Witam Was, moi drodzy, serdecznie o tym pięknym wschodzie słońca. Ja jestem Yuken i zaczynamy piąty odcinek z mapy No Man's Land, na której od zera do milionera rozwijamy nasze gospodarstwo. I zaczynając ten odcinek, od razu muszę nawiązać do końcówki poprzedniego, ponieważ wszystkie odcinki u mnie tworzą jedną wielką całość. Moi drodzy, zaszły pewne zmiany w kontrakcie, tym kontrakcie, którego już wykonałem, jak mawiał Killer. Moi drodzy, słuchajcie, kończąc poprzedni odcinek, mówiłem, że już poza odcinkiem szybko tylko skoszę tą trawę, aby nakarmić nasze owce, tam na fulla, po full korek załadować trawą. No te owce dlatego są takie wdzięczne. No i słuchajcie, moi drodzy, to oczywiście zrobiłem. Natomiast co się okazało podczas tego koszenia, tą naszą kosiarką i swoją drogą, może wam się ten pomysł nie podobać, możecie go w jakiś tam sposób krytykować, że wynająłem, póki co wynająłem, a nie kupiłem tę oto drogą kosiarkę, natomiast jest ona kapitalna i znacznie nam pracę ułatwia. I ta forma koszenia i jednocześnie od razu podłączenia pod nią przyczepy samozbierającej jest według mnie kapitalnym rozwiązaniem. No i moi drodzy, bardzo szybko się okazało, po dosłownie dwóch takich paseczkach małych, że ta trawa już jest na full. Jeszcze mam, słuchajcie, gdzieś tutaj przyczepę tą samozbierającą, nawet nie wiem gdzie ją zgubiłem, gdzieś pewnie koło owieczek stoi i ona też jest na full zapełniona. No tam chyba stoi ta przyczepa, zobaczcie widzowie, po full zapełniona również trawą. Także więcej trawy nie byłem w stanie skosić, w sensie skosić bym skosił, ale gdzie bym ją przetrzymał? Musiałbym kupić albo silos, w którym bym robił kiszonkę, albo mogłem wypożyczyć znów tą maszynę samozbierającą, tą prasę, tak, która robi nam belę na kiszonkę. Więc podjąłem decyzję, że wypożyczę tą maszynę. Więc w związku z tym zaczynamy odcinek, mając na koncie bodajże chyba 12 tysięcy mniej niż mieliśmy na końcu poprzedniego odcinka. Podkreślam, mniej, nie więcej. Nic tutaj nie oszukuję, ale zrobiłem to poza odcinkiem, no bo to już było tak, moim zdaniem, no jednolite to już robiliśmy w poprzednich odcinkach, więc po prostu zebrałem tą trawę, skosiłem ją, jednocześnie oczywiście mając pod kosiarkę podłączoną tą prasę, później gdzie zostały jakieś place, jak widzicie mam pod traktor podłączoną prasę, także zbierałem te wszystkie resztki, które gdzieś pozostawały i z tego tworzyliśmy belę i powiem wam, pomijając oczywiście fakt, że wygląda to kapitalnie, nie wiem, podobają mi się te bele, niby tak porozrzucane, ale mi się to podoba. Powiem wam szczerze, że mam wrażenie, napisz drogi widzu w komentarzu, czy ty też masz takie wrażenie, ale ja mam wrażenie, że na tym tutaj, na tej części wyszło o wiele więcej tych bel, nawet może bym powiedział dwa razy więcej. Zobaczcie, ile to jest bel. Ja mam wrażenie, że jest ich z dwa razy więcej niż jak tutaj kosiliśmy. Tutaj oczywiście już nam trawka urosła, także też na skoszenie czeka, więc nie bójcie się, będzie czym nakarmić owce. Więc jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? W ogóle myślę, że ustawienie czasu na, moi drodzy, tradycyjnie rzeczywisty będzie najlepszym rozwiązaniem. Chciałbym tutaj jeszcze dwie zagrody dla owiec identyczne wybudować w postaci odbicia lustrzanego, no ale najpierw wiadomo, trzeba zebrać te bele. Oczywiście trawę troszkę pozyskamy stąd i wtedy nakarmimy nasze owieczki. No i oczywiście chciałbym w dzisiejszym odcinku wybudować, no myślę, że z dwa zakłady produkcyjne z ubraniami, żeby ta wełna, która się będzie produkowała, już była zużywana. Kolejną rzeczą, która mnie troszeczkę kusi, no to już wiecie z poprzednich odcinków, bo mówię o tym w kółko, bo chodzi mi to po głowie i nie daje mi to spokoju, to jest ta cieśla. I tu się zastanowimy, zostawimy to na koniec, bo myślę, że będę chciał wyciąć te drzewa, więc w ogóle bym chciał posadzić nowe drzewa, bo mam taki pomysł. Jak patrzyłem, przekonałem się po prostu kosząc trawę. Tutaj jest bardzo fajna górka, wszystko jest super, natomiast już kosiarka miała problem tutaj i znacznie spowalniała jadąc pod górkę, więc no jestem niemalże pewien, że jeżeli mielibyśmy tu zrobić jakieś pole, to również te maszyny miałyby ogromny problem przez to, że jest górka. I zastanawiam się, że czy na tym miejscu, ponieważ będzie to blisko tartaku, będzie to blisko cieśli, właśnie nie posadzić drzew. Bo mielibyśmy do dyspozycji zrobić pole albo budować jakieś budynki, natomiast w momencie, kiedy tutaj są takie górki, wiecie, że budowa tych budynków popsuje nam strasznie teren. Nie jestem do końca przekonany, czy ten teren warto psuć. Raczej bym tu chyba posadził drzewa, po to, żeby oczywiście je ścinać i na nich zarabiać, żeby, wiecie, drzew nam nie zabrakło.
No i kusi mnie jeszcze jedna rzecz, bo tutaj oczywiście będziemy mieli plan wjechać tym mulcherem i od tego w ogóle zaczniemy dzisiejszy odcinek, żeby tutaj troszkę posprzątać, żeby tu były już dobre przejazdy. Chciałbym, żeby to było, widzowie, jakoś symetrycznie, więc chciałbym jeszcze z dwie szklarnie wybudować. Jak tu będzie trzeba coś teren wygładzić, to już tam minimalnie wygładzę. Natomiast chciałbym, żeby te szklarnie, no dwie można dobudować, niech już będzie symetrycznie, tym bardziej jak widzicie, szklarnie się nam opłacają. Nie będę, słuchajcie, zaczynał odcinka od zbierania beli, dlatego że one dopiero co, no widzicie, to jeszcze prawie też mamy na full załadowane trawą, no ale to już trzeba zostawić. Nie będę, słuchajcie, zaczynał od zbierania beli, ponieważ dopiero co je zebrałem poza odcinkiem na zatrzymanym czasie, a więc no nie ma jeszcze z nich kiszonki. Tu będzie musiała minąć ta doba, te 24 godziny, abyśmy mogli w ogóle tą kiszonkę zawieźć do sprzedaży. Wtedy podreperuję sobie budżet. Natomiast mam też takie, moi drodzy, niekłamane wrażenie, bo to są rzeczy, które posiadamy na własność, czyli ta stara przyczepa, ten stary Ursus. No i ostatnio kupowaliśmy w poprzednim odcinku właśnie przyczepę do drzewa. I wiecie co, ja się tak zastanawiam, czy to już nie jest moment, że jakieś produkty, przede wszystkim, znaczy produkty, jakieś maszyny, przede wszystkim nie jest droga, myślę, ta beczka nasza. Czy czasem nie zrobić wykup? O. My to wykupujemy. No wiecie co, no będziemy ich używali, więc tak samo ta przyczepa do bel, myślę, że to jest moment, w którym możemy ją wykupić, no troszkę nam kasy ubyło, nie wiem czy samozbierająca przyczepa, znaczy ona będzie nam na pewno potrzeba, tylko... O, to tu jest cena, nawet nas nie stać. Dobra, darujemy sobie dalsze wykupowanie czegokolwiek, to już musimy po prostu wytrzymać. Natomiast właśnie, weźmiemy sobie, teraz albo kupimy, albo wypożyczymy. Ale i tak jedziemy w stronę sklepu, tym ciągniczkiem ogarniemy temat, moi drodzy, mulcherowania, o ile można tak to nazwać, bo chciałbym tam przygotować się pod ewentualne dwie szklarnie więcej. Czas niech w tym czasie leci, niech oczywiście produkują się nasze pieczarki. Tak, jeszcze patrząc tak z góry w tej chwili, moi drodzy, 10 szklarni by wtedy było, teraz jest 8. No myślę, że to by był dobry pomysł, byłaby taka symetria. Tu nawet nie wiem, czy ewentualnie nie dobudowałbym z jakąś przerwą później jakieś 4 szklarni na kwiaty, ale nie wiem, bo te kwiaty, jakby możemy, mogę wam to udowodnić, dlaczego mam taką teorię. Zobaczcie, moi drodzy, zobaczcie. Skąd ja mam taki pomysł? Bo jeśli chodzi o szklarnię, to sprawa wygląda tak, tylko tutaj też podkreślam, że to są rzeczy, które mamy dostępne stricte w mapie No Man's Land. Mówimy o tych szklarniach z kwiatami i z pieczarkami, bo zobaczcie, pieczarki sprzedajemy za 4,5 tysiąca. Natomiast kwiaty za 3300, no to jest, jakby nie patrzeć, 1200 różnicy. To nie jest mało, według mnie. To nie jest mało. Tutaj jeszcze mamy jakieś bajery typu złoto, no do tego dojdziemy, myślę, w swoim czasie. Ja też staram się jakby, no nie przesadzać, moi drodzy, od razu ze wszystkim. Zobaczmy, czy tutaj pewnie nie będzie, tylko w tych drugich. Zobaczmy sobie, czy jest jakiś mulcher. Tu są mulchery. Generalnie, no to raczej by mi zależało, któregoś ja takiego używałem, który mi się sprawdzał, ale wiecie, że ja go tutaj nie widzę. Mi się pozmieniały. 6 metrów. Czy my potrzebujemy mulcher, który będzie aż taki... Nie wiem, czy przypadkiem tego nie używałem. W ogóle mi się pozmieniały. Wiecie co, te ceny tych mulcherów, no nie są niektóre, nie no, takiego to już nie potrzebujemy. Ale to nawet chyba nie są, słuchajcie, mulchery, no właśnie, bo to nie są leśnicze, widzowie, mulchery. A to tutaj jest troszeczkę to też tak źle, moim zdaniem, zrobione. Dobrze, że się zorientowałem. I ja, słuchajcie, prawdopodobnie zawsze używałem tego mulchera w poprzedniej serii, jeśli dobrze pamiętam. Tu mamy oczywiście maszynę do sadzenia drzew, ona nam się przyda. Co do tworzenia wiórów, to raczej szkoda mi na to czasu, także w to bym nie szedł. Także mulcher mamy w zasadzie tylko chyba jeden do wyboru, znaczy jeden taki konkretny, bo czym one się różnią? No niby trochę tam się różnią, ten to w ogóle nie. Nie, wiecie co, ja tu nie widzę. Tutaj jest tylko większa moc. Wezmę sobie tego, tylko wiecie co, ja go chyba...
Ja go chyba, moi drodzy, po prostu kupię. On nam się przyda. Czy na siebie zarobi? No pewnie zarobi. W momencie, widzowie, w którym my sobie posadzimy tam te drzewa, no to ten mulczer będzie na siebie zarabiał, bo oczywiście w sprzęt leśniczy ja zamierzam jak najbardziej iść i w leśnictwo też, ale to też zobaczymy, bo tu nie ma, słuchajcie, nie ma, słuchajcie, jakiegoś konkretnego planu, co będziemy robić, jak będziemy robić. Tu może też ktoś z was będzie miał w komentarzach jakiś pomysł, który mi się bardzo spodoba i po prostu go zrealizujemy. Także tu nie ma, moi drodzy, jakiejś konkretnej zasady, co my będziemy w tej serii robić, czy będzie jakaś kolejność czegoś. Absolutnie nie. Nic takiego nie planuję. Dobra, zobaczmy, gdzie są te pieńki, które nam przeszkadzały. Tu nam się też trochę trawa zmulczeruje, no ale trudno. Trawa to akurat, wiecie. Trawa to najmniejszy problem. Bo trawę można posadzić, posiadzi. Trawa jest wdzięczna. Chodzi mi też o to, że jakby już miałbym kosić tą trawę, to żeby, moi drodzy, oczywiście te pieńki mnie nie przeszkadzały w żaden sposób. Fajne jest to, że jak podniesiecie też ten mulczer, to zobaczcie, on niekiedy pieniek usunie, nie zawsze, ale niekiedy, ale też wtedy nie kosi wam trawy, więc to też macie taki sposób, bym powiedział, alternatywny. Tutaj ten pieniek w ogóle jest jakiś chyba za wysoki. Nie wiem, czy tu się go nie uda, musimy od innej strony. No niektóre są troszkę za wysokie, te pieńki. W ogóle za dużo jest tych pieńków tutaj. Zobaczcie, pieniek na pieńku. Jeszcze jakieś gałęzie nam się tam pałętają, więc też je od razu przemielimy. Wszystko, słuchajcie, przemielimy. Czy będę sadził drzewa na tej górce? Powiem wam, bo plan był taki. Ja to mówiłem w którymś z poprzednich odcinków. Pierwotnie chciałem tu posadzić na tej górce drzewa. Tak jak je wyciąłem, tak miałem je posadzić. Ale wiecie co? Stwierdziłem, że chyba to nie ma, moi drodzy, sensu, żeby tu sadzić drzewa. Ta górka jest taka ładna sama w sobie, że może bym ją jakoś zostawił. Nie wiem, czy bym tu robił pole, raczej nie. Znaczy ja w ogóle, jak widzicie, na razie, kochani, do robienia pola to jest nam bardzo daleko i jest całkiem prawdopodobne, że dość mocno rozwiniemy się z tematem leśniczym, rozwiniemy się z tematem zwierzęcym, że tak powiem, no bo poza owieczkami może być tak, że zdecyduje się na jakieś krowy. Też już z krowami będzie problem, bo będzie trzeba im tam ten TMR dostarczać, to już nie będzie takie łatwe, no i też będzie siano potrzebne. No dalej, koś to mi ścinaj, nie chcę coś ściąć. No widzicie, jak są takie wielkie, to trzeba niestety sobie piłą mechaniczną pomóc. No trudno, tego nie zetniemy. No nic, to te wielkie widać i tak, to sobie zostawimy na koniec. Także akcja mulczerowanie, o ile można to tak w ogóle powiedzieć. Wielka akcja sprzątania, żeby tu się dało wjechać, żeby można było z dwie szklarenki wybudować. Bo powiem wam tak, te szklarnie są tanie w obsłudze. One jedyne, co potrzebują tak naprawdę, jak zauważyliście, to po prostu wodę. I nie ma według mnie w tym momencie nic lepszego niż tutaj te szklarnie. Znaczy owce w tym momencie tak samo, no bo tylko trawa, tak? I naprawdę te szklarnie wydają mi się takim fajnym tutaj rozwiązaniem, że jak myślę, dwie wybuduję, tym bardziej, że one nie są jakieś, no nie mają jakichś tam kosztów utrzymania wielkich, a pieniądz z tego jest fajny. Tym bardziej, że zauważyłem, że te pieczarki bardzo szybko się produkują. Bardzo szybko się produkują, także no jest to rewelacja, dla mnie jest to rewelacja, więc jak tu nie wiem, w zasadzie chcę tu tylko posprzątać, wiecie co, z dwóch powodów. Z jednego powodu takiego, że żeby oczywiście wybudować szklarnię, żeby móc jeździć oczywiście do tych szklarni, bo widzieliście, że często miałem z tym problem, ale też z drugiego powodu takiego, żeby kurczę, może móc sobie spokojnie jeździć, jakbym wpadł na pomysł. No, jeszcze jakieś resztki gałązek tutaj też widzę, kosimy. Jest ciężko się tu zorientować, gdzie jest pieniek, gdzie nie, bo ta trawa jest dość wysoka. Ale wiecie, o, tu już, o, skosiliśmy, dobra. Ale też chcę sobie przygotować takie troszkę miejsce, jakbym wpadł na pomysł, że nie wiem tego, to od razu wam mówię, nie wiem, czy nie wpadnę na pomysł, że jeszcze resztę, tam kawałek drzew chcę powycinać tutaj. Może wpadnę na taki pomysł.
No jeżeli miałbym te drzewa wycinać, jeździć tą przyczepą do zbierania tego drewna, no to nie chciałbym się tu, wiecie, wieszać na jakichś dziwnych pieńkach, nie? Które będą nam przeszkadzały, ale widzę, że tu masa w tej trawie, słuchajcie, pozostawała, czy to jakichś pieńków, czy właśnie jakiś gałązek. No niestety, niestety, wszystkiego nie zauważyłem. Na razie mi tak ten mulcher działa, więc dopóki mi działa na danym pieńku, no to go nie opuszczam, żeby tam sobie tej trawy nie niszczyć. Ale znaczy wiecie, bo jeżeli bym tak chciał już perfidnie wiedzieć, gdzie co jak, to bym musiał to całe wszystko w ogóle przeorać. Tylko pytanie, czy jest, albo skosić trawę. No to też możemy tu wjechać, słuchajcie, z kosiarką, jak wybudujemy te zagrody dla owieczek. Oj, coś mi kasy ubyło, nie wiem na czym. Jakiś koszt mi odliczyło, pewnie za wynajem. Tak w oczach mi kasa po prostu uciekła. Ale nie było napisane za co, więc nie wiem. Bo raczej nie przybyło, raczej uciekła. Jak się mylę, drogi widzu, i ty też widziałeś to. Jak ta kasa przeskoczyła, to możesz mi dać znać. Tylko ty masz łatwiej, bo ty możesz sobie odcinek cofnąć, a ja już niestety teraz nie zorientuję się, co to mi się tu stanęło. Ale jest tych pieńków, to teraz widać, ile my tych drzew tutaj, słuchajcie, mieliśmy. No właśnie, przede wszystkim tutaj do koszenia trawy chcę być jakoś przygotowany, więc... Widzicie, nie wszędzie to tak działa, więc... Póki widzę jakiś pieniek, to staram się go usunąć. Ja pierdziele, ile tych pieńków. No widzicie, no i tak pewnie znając życie, o widzicie, jakaś gałązka. Słuchajcie, znając życie na bank, jak wjadę tutaj kosiarką czy maszyną, no to na bank będzie sytuacja, że się na czymś na pewno, kurczę, zahaczę. No to już jest więcej jak pewne, no bo tu jest taka gęsta ta trawa, że tak naprawdę dopiero skoszenie jej by... O, widzicie, co kawałek jakieś gałązki zostają. No niestety, widzowie, niestety, dużo tego wszystkiego tu jest. Te gałązki oczywiście takie drobne, to już nie będę ich, słuchajcie, tam zwoził do tartaku. Ja tam je pomulczeruję. Tu jesteśmy teraz, wiecie, o! Coś tu się zbagowało chyba. Teraz już jesteśmy fajnym przedsiębiorcą, można powiedzieć. No ewidentnie coś się zbagowało, bo zobaczcie, tak dziwnie się to zrobiło. I w powietrzu wisi, słuchajcie, kawałek pieńka. Dobra, to chociaż wytnę te, co mi przeszkadzały przy jeżdżeniu do szklarni. No tu już nie zetnę, tu już muszę sobie piłą mechaniczną niestety pomóc. A pamiętacie, nie? Początki, jak taki każdy kawałek drewienka skrupulatnie zbierałem, każdy kawałek drewienka się liczył, a teraz to już mi to wisi, jak jest jakiś tam kawałek, to nie chce mi się już tych kawałków aż tak zbierać. No tutaj się coś, kurde, ewidentnie zbagowało. Zobaczmy, czy to coś tu się zbagowało, czy co to się tu stanęło, no nie wiem, no i co? A? Coś się musiało mocno zbagować, a tu? No i zobaczcie, coś jest dziwna akcja. Tak jakby jest pieniek, ale jakby go nie było. Co, mam kucnąć? Widzicie, nie da się. Teraz nie wiem, co ja zrobię w tej sytuacji. Ja nie mogę go skrócić. Nie wiem, no może trzeba mulcher opuścić, jeszcze spróbujmy. A nie wiem, czy to coś zmieni. No widzicie, ewidentnie się coś zbagowało. Dobra, tam nie będę się kawałkiem pieńka przejmował, aczkolwiek ten teraz wiszący w powietrzu, to na bank się na nim powieszę prędzej czy później. No i zobaczcie, tego się nie da. Może z innej strony trzeba podejść, nie wiem. Ale tak generalnie, tak do jeżdżenia tutaj chyba jakoś jesteśmy przygotowani, więc no tam będzie trzeba trochę teren wyrównać, widzę, na końcówce. A to jest bardzo drogie, moi drodzy, przedsięwzięcie, więc wolę na razie się za to nie zabierać. Także nie wiem, czy też szklarnie, na razie chyba nie. Wiecie, jak tutaj tego, a bo tutaj tego pieńka się nie da, ale ja tam chcę szklarnię wybudować, więc generalnie możemy się pozbyć pieńka w inny sposób. Dobra, słuchajcie, wjadę kosiarką, to się przekonam. Niech ten mulcher tu stoi pod ręką. Jak będę miał z czymś problem, to po prostu będziemy mulczować. W tej chwili to
Chyba mulczować się mówi, a nie mulczerować. Nie wiem, poprawcie mnie widzowie w komentarzach, jeśli źle mówię. Ja uważam, że się mówi mulczować. Mulczerować to chyba nie, mimo że to się nazywa mulczer, ale no chyba nie ma takiego słowa jak mulczerować. Ale mówię, jak się mylę. Ja nie ze wszystkim się nie znam, nie jestem doskonały. Zawsze lubię, widzowie, jak mnie troszkę poprawiacie. No spróbujemy chwilę tak postać, zobaczymy, czy coś się tu zadzieje, ale raczej wątpię. Bo czasem bywało tak, że na kilka razy, ale to wątpię, to tam zbagowane w trzy tyłki. Dobra, no i drodzy, tutaj nie będziemy też nie wiadomo ile się bawić z jednymi rzeczami, po prostu akcje robimy. Musi nam czas przelecieć, nie wiem, czy go po prostu też nie przyspieszę. Co byłoby chyba dobrym, myślę, rozwiązaniem, bo bym pozbył się tych belis. Pozbyłbym się, słuchajcie, tych belis tą trawą, ale jedno... Aha, no tak, no bo ja chciałem skosić do przyczepy samozbierającej. A to nie będzie, widzowie, takie proste, bo przecież przyczepa jest pełna, czyli troszeczkę nam się tutaj kółeczko zamyka. No ale dobrze, możemy zrobić takie machnią, że przecież jedną... A nie kupimy przecież zagrody dla owiec, bo muszę zebrać te bele, no bo przecież nie ma miejsca. Więc i tak źle, i tak niedobrze. No to słuchajcie, no to żeby było dobrze, żeby mógł akcjonę tutaj zacząć, no to my musimy czas po prostu o dobę przesunąć. Nie mamy wyjścia. Ja w tym czasie niestety nie jestem w stanie nic zrobić, więc może ten fragment wam spauzuję i po prostu zobaczymy się w momencie, kiedy nam się ten czas przesunie do godziny, do następnego poranka po prostu. Albo jak już bela, o, ja sobie przy beli stanę, żeby wiedzieć. No bo jak nie pozbieram bel, to nie wybuduje się kółko nam zamyka. 10%. Także będę czekał, aż będzie tutaj 100% i wtedy zaczniemy. No chyba, że w międzyczasie raczej nam się pieczarki wyprodukują, widzowie, no to raczej... No kurczę, dobra. To już widzę, jak... Dobra, to już jest akcja. To już tu nie ma co się szczypać, tylko teraz zgubiłem tą przyczepę. Wiecie co? To nie jest takie proste, widzowie, wszystko. Widzicie to? Tutaj zaczyna się sytuacja, w której ewidentnie musimy, słuchajcie, mieć łeb na karku. Chciałem wam przesunąć, ale trzeba zebrać nasze grzybki pieczarkowate. I to, ja to pamiętam, ja to mnie właśnie zawsze najbardziej, moi drodzy, kręciło, jak tą serię poprzednią nagrywałem i na przykład miałem 3 obory dla krów i trzeba było tam, wiecie, dostarczać tego jedzenia, czy odbierać nadmiar mleka. To mnie zawsze tak bardzo kręciło, że trzeba tego pilnować, tak samo właśnie do owieczek, odbierać w tamtym przypadku nadmiar wełny. Pewnie ja wcale się nie zdziwię, jak za chwilę wyskoczy nam, widzowie, komunikat. Dobra, wiecie co? To może ja teraz przesadziłem. Zaraz nam się ciemno zrobi. Słuchajcie, ja się wcale nie zdziwię, moi drodzy. Tak już jest trochę ciemnawo, ale trudno. Jak za sekundkę dosłownie nam wyskoczy komunikat. Dobra, spalimy sobie światła. Że brak miejsca na palety wełna w owce. Tak to chyba się nazywało, taki komunikat wyskakuje. Czyli, że będziemy mieli już tyle palet z wełną, że nie będzie miejsca. Zresztą tu widzę, ze szklarniami już też się zrobił problem. Ale teraz możemy przynajmniej kulturalnie sobie jeździć, jak wycięliśmy pieniki. Także, moi drodzy, robimy akcję, zbieramy. Ładujemy. O, pięknie. Zobaczcie, już kolejne wyskoczyły grzyby. Kurde. Dobra, to tam najwyżej coś zbierzemy, jak się będzie wracało. Ale tego będzie. No to zaraz zobaczymy, ile zrobimy. No pięknie, widzowie, pięknie. Aha, i co, i koniec, tak? No to szkoda, bo według mnie tu by jeszcze jedna paleta weszła, słuchajcie. Tak, te palety są dziwnie zrobione. Dobra, powiesimy się na czymś czy nie? No raczej nie powinniśmy. Raczej to dobrze zrobiłem. Okej. Okay. No i właśnie, tutaj ta górka jest fajna, ale ona chyba tylko na drzewami. Jeszcze nie będę w tym odcinku sadził, także pytanie do ciebie, drogi widzu. Możesz napisać w komentarzu, czy masz jakiś pomysł, propozycję, co na tej górce byś może chciał widzieć. Ja proponuję drzewa, no bo będą one nam, wiadomo, do naszego biznesu potrzebne. Pole nie wchodzi w grę, bo będziemy za dużo czasu tracili po prostu jeżdżąc maszynami, czy to robiąc... O, 100 tysięcy na plusie, patrzcie, ładnie. Czy to robiąc oranie, czy cokolwiek innego. Ta górka jest zbyt fajna. Nie chciałbym jej w żaden sposób niszczyć.
Jedyne może, bo wiecie, no w momencie, kiedy my zasiejemy drzewa, tak, posadzimy drzewa, no to, to nie ma problemu. Moi drodzy, to nie będzie żaden problem, bo drzewa się zetnie, znowu się mulczerem wjedzie i górka nadal zostaje nienaruszona, tak? A myślę, że akurat ciężarówka na drewno, to zawsze można ją w dół ustawiać i nie będzie musiała pod górkę podjeżdżać. Ale fajnie, słuchajcie, naprawdę powiem wam, że mi się to bardzo podoba, bo to już widać taki bardziej... Patrzcie, tam znowu coś wyrzuciło. Może nadmiar był. Bardzo mi się to podoba, bo to jest takie, no mega mnie to kręci. Aha, bo już mamy fulla, tak, znowu, czyli jeszcze muszę tu raz przyjechać. To widzowie takiej sytuacji... O, tu znowu też wyrzuciło. Jeszcze takiej sytuacji, słuchajcie, nie mieliśmy, żeby... Żeby na tyle razy, tam zapchany, a ja według mnie cały czas jedna paleta jeszcze wejdzie. Dobra, zrobimy na trzy razy, jak już opróżniamy, to do zera. Co my się będziemy szczypać? I dlatego, widzicie, zatrzymałem czas. Wydaje mi się, że z wełną jest troszkę inaczej. Zaraz podjedziemy, zresztą wam pokażę, moi drodzy, sytuację z wełną, bo jeśli chodzi o wełnę, to wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Znaczy przynajmniej na wełnę mam pewien patent opracowany i ja go często stosowałem, dzięki czemu jesteśmy te fabryki ubrań w stanie fajnie zapełnić i w ogóle fajny zbiór tej wełny zrobić tak w bardzo sprawny sposób. No myślę, że z tą przyczepką może to też fajnie oddawać, dlatego że ja wtedy jeździłem ciężarówką, to był ten MAN taki, no ten taki mały, króciutki, nie? I nim mi się fajnie jeździło tam właśnie do owieczek, ale tu możemy właśnie, widzę, że zrobić to jeszcze sprawniej, bo ta przyczepka weźmie więcej, aczkolwiek tam będzie się ciężko tą przyczepką manewrowało, więc nie wiem, czy nie kupię Mana bądź Tatry. O, Tatrą jeździłem do wełny. Do wełny była Tatra. Czy co to tam był za pojazd taki podobny do Mana, ale nie był to Man. Więc może tak, widzowie, zrobimy, że po prostu tak zrobimy. Podjedźmy, pokażę wam mój patent, bo nie, no, przy okazji zrobimy przymiarkę, czy ta przyczepka tam w miarę będzie manewrowała. Znaczy tutaj na prostej ona nie musi w sumie manewrować, ona ma tylko przejechać przez tą oborę zasadniczo. Zobaczmy. Jeszcze tu, znaczy oborę, no, pastwisko. O, widzicie, już tam troszkę wełny wypluło, ale jeszcze mało, czyli jeszcze czekamy. Dobra, to tu się nie musimy o wełnę na razie martwić. Okej. Bo już się bałem, że tej wełny będzie nie wiadomo jak dużo. Także spoko. To sobie sprzedamy, no to mamy kasę w tym momencie na dwa pastwiska i na kolejne owce i to oczywiście zaraz zrobimy. No ale tak jak się domyślacie, moi drodzy, żeby to zrobić, no dobra, to tu my możemy sobie znowu ten czas, oj, w drugą stronę miał być. Także teraz mogę ten czas przyspieszyć, przypuszczam, że zrobię wam na timelapsie jeszcze raz zbieranie pieczarek, bo będzie rano, to zapewne już będzie tyle tych pieczarek, o, widzicie, już się gromadzą, także to już wam pokażę na timelapsie, moi drodzy, jak nadstaję ranek i rankiem zbieram jeszcze raz te nasze grzybki. Bo jeśli chodzi o kasę i rzeczy z tym związane, no to staram się wam wszystko dokładnie pokazywać, no bo to, słuchajcie kochani, no to jest seria na waszych oczach. To jest seria na waszych oczach, więc czasem wolę, żeby, zresztą wy też to wolicie, bo to od was wyszło. W każdej serii, którą tworzyłem, inicjatywa z waszej strony była taka, że wolicie faktycznie, jeśli odcinek jest dłuższy, a zawsze ktoś może go sobie przewinąć. Także ja też staram się jakoś tam perfidnie nie ciąć za dużo. Dobrze, to słuchajcie. Ja już tu będę te zbiory robił, ale to już sobie zobaczycie na timelapsie, bo tu pewnie trochę zbierania będzie przez tą nockę. We'll be right back.
kochani, jak widzicie, sam się troszkę w swoje sidła pieczarek przyspieszania czasu wkopałem, bo ta przyczepa no jednak nie zbiera, znaczy zbierze dużo, no ten no, na mana bym mniej załadował, natomiast widzicie, przyspieszenie czasu dało tyle, że po pierwsze za chwilę będę musiał znowu wodę w tych pieczarkach uzupełnić, ale to już myślę, że możemy to akurat uzupełnianie wody sobie spauzować, więc będę musiał, bo to teraz do mnie dotarło, że skoro tyle pieczarek przecież zebraliśmy. Także te sam się w sidła, słuchajcie, przyspieszania czasu teraz wkopałem, no bo to ma niestety właśnie takie konsekwencje. Rzadko kiedy ten czas przyspieszam, ale zrobiłem to, no tak jakbym się przespał, tak? Tylko zamiast robić spania, no to zrobiłem to, ale sami widzicie, jakie to ma konsekwencje, bo nam po prostu wypluwa cały czas te pieczarki. Gdzieś tam pewnie były jeszcze one zmagazynowane i przy przyspieszaniu czasu nie nadążam po prostu odbierać tych pieczarek. Teraz jesteśmy już na pauzie, nie? Znaczy na normalnym czasie. Mam nadzieję, że to już będzie teraz na serio wszystko. No ale zobaczcie, ile mamy kasy na koncie. 600 tysięcy. Także ja myślę, że jeśli te pieczarki nam dały taką kasę, to przejrzymy się, żeby w dzisiejszym odcinku chciałbym do tego dążyć. Zobaczymy, jak będzie z owcami. Z wełną konkretnie. Tam jeszcze coś wypluło. No to tu pewnie też zaraz wypluje. Chciałbym, słuchajcie, do tego dążyć, żeby wszystkie sprzęty, które są na gospodarstwie, już były nasze lub zainwestujemy w jakąś może ziemię. Jeszcze, o widzicie, wiedziałem, że jeszcze coś wypluje. No to tak jak mówiłem, sam się, widzowie, wkopałem w swoje własne sidła. No cóż, no tak to jest. Ale mam nadzieję, że te dwie ostatnie palety nam tu jednak wejdą, bo dobra, chyba powinny wejść i to już będzie wszystko. Że te przyspieszanie czasu niestety ma swoje minusy, chociaż dało nam to kasy, ale ja też nie czuję z tego takiej satysfakcji. Przy czym wiadomo, no przesuwałem czas, widziałem, że są palety, no to co mam ich nie brać? No to tak jakbym, wiecie, pieniądz leży na ulicy, miałbym go nie podnieść. W końcu to jest wynik mojej pracy, także powiem wam, że jeżeli jeszcze dwie szklarnie bym wybudował, to już może być grubo, ale myślę, że mimo wszystko wybuduję. Także moi drodzy, ja tutaj na tym czasie tak zostanę, nie będę na razie nic sprzedawał. Zostanę na tym czasie tak jak jestem. Zobaczcie, ile mamy kasy. No chyba, że nam jakiś koszt wynajmu po prostu odbiorą. No to już na to nie mam wpływu. Natomiast no ja na chwilkę to mi, słuchajcie, spauzuję, bo muszę uzupełnić wodę do pieczarek, bo to niestety też, jak widzicie, troszkę czasu zajmie. Zobaczmy jeszcze tylko, jak te bele są z fermentacją, bo niestety obawiam się, że będzie trzeba jeszcze ten czas troszkę przyspieszyć, bo to nie są... A już jest! Widzowie, są bele, dobra. Są bele, mamy bele, okej, chyba mamy. Sprawdźmy jeszcze jedną gdzieś koło owieczek, bo szczególnie tamte musimy zebrać. No ale ja i tak, moi drodzy, wsiadam na Ursusa naszego i pędzę, lecę najpierw wodę do pieczarek uzupełnić, a później będziemy zbierali te bele. To też wam pokażę w sumie w formie timelapse'a. O, widzicie, jakaś tam wełna już się wyprodukowała. Czy to też jest, bo teraz będą tak, bo to kiszonka z trawy. Ja jestem ciekaw, bo słuchajcie, tu będziemy mieli pewnie dwa rodzaje w ogóle bel. Bo jak widzieliście, jedna trawa to była ta zielona, kondycjonowana, a druga była ta taka lekko brązowawa. Raz mi się taka zbierała, raz taka. Więc domyślam się, że będą dwa rodzaje kiszonek. No ale to już nie będziemy teraz nad tym gdybali. Tu szykujemy miejsce, żeby jeszcze do owieczek wybudować. Także dobra, gdzie jest w ogóle Ursus? Widzowie, zgubiłem Ursusa. Moi drodzy, czekajcie, tu powinien stać. No właśnie, dobrze mi się przypomniało. Także lecimy w Ursusa, ja uzupełnię wodę do pieczarek i będziemy zaraz lecieli z belami. Ale fajnie, się cieszę, ale się cieszę, widzowie, naprawdę mnie to kręci. Jak tak dużo roboty, właśnie im więcej takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, taką troszkę mieć odpowiedzialność, taką kreatywność, tym mnie to bardziej właśnie kręci, bo tak jak widzicie, nie jest tylko zbudowanie pastwiska dla owiec czy tam szklarni, do tego trzeba doglądać, trzeba wszystkim pamiętać, także mega, naprawdę mega, zaczyna się coś dziać. A to oczywiście, drodzy widzowie, jak długo ta seria będzie trwała, to oczywiście zależy od was. Słuchajcie, powiem wam, że nie, zastanawiam się, czy to nie jest ten moment, w którym już powinienem dość mocno pomyśleć o tym, aby włączyć to automatyczne nawadnianie. Tak się zastanawiam, do tych szklarni, bo to już
Jak jeszcze dwie, no ale to może zróbmy taką, tak się umówmy, widzowie, że jak już te kolejne dwie szklarnie wybuduję, to wtedy faktycznie automatyczne nawadnianie włączymy. To będzie, myślę, że dobrym pomysłem. Myślę, że już to jest taki etap, w których po prostu jest na to nas stać. Czekajcie, teraz muszę coś tu chyba zmienić. Zobaczmy, czy to będzie działać. A będzie, dobra. Czyli kiszonka z trawy. Tylko tak się zastanawiam, ile jakiej trawy będzie. Nie chcę mi się tego liczyć, to będzie pokazane oczywiście, jak na przyczepę nam załaduję. Gdzie? Tej już nie chcę. Tak jakby była inna, a może niektóre nie są, kurczę, kiszonką jeszcze. Na pewno musimy tu posprzątać, żeby móc zagrody dla owiec wybudować. No tu nie ma wyjścia, to jest w pierwszej kolejności. Nie mam jakby presji, żeby wszystko tutaj wszędzie pozbierać. Niektóre tam sobie mogą zostać, ale tutaj chcę zostawić porządek, żeby były zagrody dla owiec. Także moi drodzy, dobra, to też sobie przyspieszymy. No jak widzicie, widzowie, no kurczę, ta przyczepa jest troszkę nieporęczna. Dwa kursy. Oczywiście nie będę zbierał wszystkich tych beli. Ja tylko zebrałem te, gdzie mamy wybudować nasze owieczki i już właśnie to będziemy robić. Ja myślę, że po prostu poza odcinkiem pozbieram te wszystkie bele w jedno miejsce i na odcinku razem z wami je sprzedam, bo absolutnie nie mam zamiaru niczego takiego robić poza odcinkiem. Dziś jeszcze mamy w planie, no oczywiście skoro budujemy owieczki, no to nakarmić, moi drodzy, te owieczki. O, więc to będzie plan. Oczywiście najpierw trzeba je kupić. To nie jest, wiecie, wszystko tak hopsiup, widzowie, jak już kupimy to pastwisko, co właśnie czynimy. Moi drodzy, ja bym chciał to sobie tak zrobić. Zobaczcie. Nie robić przerw, bo tak z mojego doświadczenia wynika, że no to będą po prostu przejazdowe i zaraz zobaczycie wszystko. Wszystko zaraz zobaczycie. Moim zdaniem tak to jest super, tylko patrzę, żeby było równo. Tutaj mój perfekcjonizm się odzywa. Tak, innego wyjścia nie mamy i druga, zobaczcie, analogicznie musi tak dochodzić. I na tym po prostu, jeśli chodzi o liczbę, na razie tych pastwisk z owieczkami sobie pozostaniemy. I zobaczcie, tu sobie wjedziemy. To będzie taka objazdowa po prostu obora i tak sobie będziemy mogli fajnie jechać. Dobra, także szybko nakarmimy je, zanim je kupimy. Pewnie będę musiał jeszcze troszkę trawy, oczywiście, moi drodzy, skosić, ażeby nakarmić te owce. Ale jak widzicie, trawy to my mamy pod dostatkiem. I tutaj ktoś pewnie by z was mógł zapytać. No dobrze, Juken, ale czemu ty, chłopie, nie zrobisz beli nieowiniętych i po prostu tutaj nie dostarczysz na zapas? No moi drodzy, no w przypadku tej obory, jak wiecie, no to nie byłoby to zbyt wygodne, bo my tu mamy jeździć i zbierać wełnę i będzie to bardzo niewygodne, jeśli byśmy się tutaj zarzucili. A z kolei, no jeśli chodzi o trawę sypaną, no to musiałbym ją gdzieś magazynować w jakimś silosie czy w czymś. Powiem wam szczerze, nie chce mi się w taki sposób, że koszę trawę, gdzieś ją zawożę, później potrzebuję, to jadę po nią. Nie wydaje mi się to po prostu dobrym pomysłem, więc jestem przy tej wersji, że jak będzie potrzeba, to raz na jakiś czas się tą trawę skosi po prostu i te owieczki się nakarmi. To naprawdę, według mnie to nie jest żaden problem, słuchajcie, żeby raz na jakiś czas zrobić jakieś tam koszenie trawy i te owce nakarmić. Natomiast zobaczymy też, na ile nam ta trawa tak naprawdę wystarczy tych miesięcy w grze. Bo jeżeli to się okaże, widzowie, to może się okazać tragiczne, nie? Że jeśli jeden dzień w grze, ja na przykład sobie przyspieszę i tutaj już będzie trzeba na nowo uzupełniać, no to faktycznie z tą trawą będzie dość spory problem. Czekajcie, zrobimy inaczej. My sobie później od tej strony mamy wjeżdżać, bo to ma być obora przejazdowa.
Więc chcę jeździć tak, jak potrafię, no to nic. No to no widzicie, tu coś jest polagowane. No chyba, że się według tego zahacza ta przyczepa o te lampy, no ale nie wiem, nie wydaje mi się, jakoś tak dziwnie. Dobra, moi drodzy, no to ciągniczek może sobie tutaj stać. Ja się biorę za kosiarkę, oczywiście też wam na maksa to przyspieszę i na dzisiaj oczywiście kupimy jeszcze te owce. No i myślę, że chyba wszystkie cele na dzisiaj, słuchajcie, zostały przez nas, moi drodzy, zrealizowane. Tak mi się przynajmniej wydaje, że raczej wszystkie cele na dzisiaj zrealizowaliśmy. Od razu wam mówię, że będę kosił tą trawę na szybko, więc będę kosił ją po prostu byle jak, nie jakąś tam super perfidną staranność tutaj wykonywać. I co? Mamy piękne, no powiecie, że to nieładnie wygląda, takie dwie zagrody obok siebie. Jak jeszcze ja tam zrobię takie drogi, te malowanie terenu, ale to zobaczymy, bo w pierwszej kolejności, tak jak wam mówiłem, moi drodzy, pierwszej kolejności, kochani widzowie, to ja mam zamiar wykupić cały sprzęt, jaki powiedzmy, że posiadamy, żeby po prostu nam nie brakowało sprzętu. Ja nie mam zamiaru, słuchajcie, wiecie, się bawić w jakieś powiedzmy mniej ważne rzeczy. Tak? Dla mnie istotnym jest to, żeby po prostu te maszyny na siebie zarabiały. Także wiecie, spokojnie. Jeszcze kształtowanie terenu, jeszcze na to przyjdzie czas. Na razie inwestycjone. Może tutaj w końcu pole jakieś zrobimy. Zobaczymy. No i widzicie, kochani, widzicie, jak jeździłem mulczerem, to mówiłem, że pewnie się to okaże. Chciałem to po prostu sam dla siebie sprawdzić, na ile jestem szkodnikiem, na ile dokładnie udało mi się tym mulczerem to zrobić. No niestety, nie było widać. Teraz są tego konsekwencje. No nic, moi drodzy, no nic. Życie. Ale to już nie jak w Madrycie. No trudno, będzie trzeba sobie tutaj w inny sposób poradzić. Ja tam mulczerem będę musiał wrócić. Natomiast tą trawę oczywiście też, moi drodzy, zamierzam, żeby była jasność, wykosić, tak? Żeby było jasne. I będziemy, znaczy całą trawę wykosić, nie? Czy na sprzedaż? Nie wiem, bo w sumie mamy tyle tych beli, że tak szczerze mówiąc, tych beli już mam dosyć. Raczej jeżeli bym się, znaczy, bo powiem wam tak, jeżeli miałbym tutaj robić jakieś pole, a myślę, że no by wypadało jakieś pole w końcu stworzyć, nie wiem jeszcze na co. Chociaż jeszcze mamy w planach sadzenie drzewek, także wiecie, roboty jeszcze jest przed nami bardzo, bardzo dużo. Prędzej bym się wziął raczej za sadzenie drzewek, a tą łąkę zostawił. Przy czym no łąka byłaby fajna, gdybyśmy zrobili tu pole i zasiali trawę, no bo wtedy nie musielibyśmy tej czynności, którą teraz wykonujemy, robić sami, tylko pracownik by to robił za nas, nie? Pracownik, słuchajcie, za nas by tą trawę kosił. Byłoby to, myślę, o wiele lepsze. Tak jak widzicie, jeszcze jakieś pozostałości w poprzednim koszeniu zostały. Niestety. Jakiś, słuchajcie, progres jest, no bo tego nie da się, słuchajcie, odważyć. Wy sami chyba też widzicie, no bo jednak gdzieś te maszyny nam się, no bogacimy się powoli, się, ach. Ciężko się tylko tą kosiarką, słuchajcie, zawraca. Ona, jeżeli mamy przyczepę podłączoną, nie? No bo to tak jakoś, no nie współpracuje ze sobą. Ale ja nie chcę też, słuchajcie, tak za każdym razem nadużywać tej super siły, tam wyjątkowej sytuacji. Zrobiłem to. No teraz ktoś mi powiedział, przecież mogłeś wysiąść, użyć super siły. Tak, drogi widzu, oczywiście, że mogłem. Nie chcę. Czy zawsze trzeba używać super siły? No nie. Znacie moje podejście i uważam, że
za dużo to też niezdrowo. Dobra, dobra, no to ja to skoszę ładnie już do końca, żeby za te owieczki ładnie nakarmić. No i oczywiście trzeba kupić owieczki. Także myślę, że zrobimy tak, że do jednej obory, do jednego pastwiska i do drugiego właśnie po przyczepie na razie zawiozę. Resztę to już zupełnie myślę, że poza odcinkiem, tradycyjnie, ale chodzi o to, żeby razem z wami kupić owce, więc teraz pojedziemy sobie bezpośrednio już do drugiego pastwiska. Już przy drodze też tu malowanie terenu nas na pewno czeka, jakieś rzeźbienie. Liczę się z tym. Natomiast no, na ten moment, widzowie, jest mi szkoda po prostu na to kasy. Mimo że jej mamy i jakbyśmy pewnie sprzedali te wszystkie bele, to jest bardzo prawdopodobne, że mógłby być milion na koncie, ale wątpię, słuchajcie, żeby... Nie, to chyba sam się trochę przeliczyłem. 40 tysięcy dostajemy za jedną przyczep? No nie, nie. Raczej wątpię, żeby był milion. Dobra, mamy full. Mamy fulla, widzowie. Więc lecimy karmić owieczki, które kupimy, a może teraz, słuchajcie, w drugiej zagrodzie. No właśnie, bo w pierwszej zagrodzie, jak widzieliście, kupowaliśmy owce te za pierwszym razem, no najtańsze, tak? A tu mam teraz taki pomysł, no bo skoro my mamy już tyle kasy, a jednak, no wiadomo, no ta wełna też zacznie na nas zarabiać, tak? Więc tu mam taki plan, moi drodzy, troszkę misterny. No, dobrze było. Troszkę misterny mam plan, ażeby, moi drodzy, spróbować kupić teraz owce. No już te dojrzałe te od razu dają. No wiadomo, są dwa razy droższe, no ale myślę, moi drodzy, że... Wiecie, inwestycjone, znacie moje podejście, inwestycjone. Żeby tutaj ta wełna też już zaczęła się produkować. No jeszcze na dzisiaj mieliśmy plan wybudować te fabryki ubrań, ale jeszcze wełny nie mamy. Jakoś ona, widzę, aż tak się chyba nie produkuje, mimo tego czasu, który przyspieszyliśmy. Bo powiem wam tak, widzowie, to was może troszeczkę, znaczy może niektórych z was to nie zdziwi. Ci, którzy już oglądają jakiekolwiek moje serie, to już was to może, drodzy, nie zdziwi. Nie mam zielonego pojęcia, pomysłu przede wszystkim, w którym miejscu chciałbym, tak jak nadal z tym cieślą nie mam pomysłu, tak? Tak tutaj nie mam zielonego pojęcia, w którym miejscu te fabryki ubrań chciałbym wybudować, żeby one mi jakieś tutaj, nie wiem, nazwijmy to koncepcji nie popsuły, wizualności. Więc to chyba chciałbym, słuchajcie, kochani, przemyśleć. I to może zrobimy już w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, moi drodzy, że chciałbym to tak zrobić. No, 32 tysiące w plecy. To może zaraz się okazać, że całą kasę, słuchajcie, na owce wydamy. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, że teraz kupuję te drogie. Absolutnie nie. To może zrobimy tak, do jednej kupimy fakt, albo dobra, trochę małych też kupimy. Przecież my możemy, słuchajcie, moi drodzy, ile wydaliśmy kasy? No, 100 tysięcy poszło. To nie ma tragedii. Słuchajcie, nie ma tragedii. Już tam 100 tysięcy, no trudno, zarobi na siebie. Dobra. Zrobimy tak, każdej kupimy po 60, tu zrobimy inaczej, każdej kupimy po 60 tej najdroższej, tej dojrzałej już, a następnie dokupimy 60 tych, że tak powiem, niedojrzałych. No dobra, dobra, no to widzicie, jak się nam kasa skurczyła, widzowie, no to widzicie, ale owieczki są. Zobaczmy tylko teraz tak, czy tutaj jest pokarm? Pokarm jest, 40 tysięcy litrów, a tu pokarm 50 tysięcy litrów. Dobra, to ja ten pokarm już dostarczę, po prostu skoszę, moi drodzy, tą trawkę. Nie wiem, gdzie fabryki ubrań, no, najlepiej byłoby tutaj zaraz przy tym, ale będzie ciężko się wjeżdżało. Zobaczmy w ogóle, jaka ta fabryka ubrań jest duża, bo ja, moi drodzy, tego nie pamiętam. Która to była fabryka z ubraniami? To było chyba to. To jest duże. Wiecie, no.
fajnie byłoby wtedy po drugiej stronie i od razu byśmy wjeżdżali, no ale z drugiej strony przyjmijmy, że to będzie główna droga. No kto powiedział, że za tym pole nie może być? Kto powiedział, że pole musi dotąd biec? Przecież pole my sami ustalamy. I wtedy naprzeciwko dwie fabryki ubrań mogą być i z tą wełną będziemy od razu do fabryki z ubraniami wyjeżdżali, moi drodzy. I no to dobrze, że koszę tu trawę. Kto powiedział, że tu musi pole przylegać, że tak powiem? Wiecie co? Zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą, moi drodzy, bo skoro już tutaj do tematu mocno podszedłem, to może podejdę już tak do końca, bo skoro my już, moi drodzy, tutaj szalejemy, to zaszalejmy już do końca. Mówiłem, że chcę to zrobić, a wiecie, moi drodzy, że ja nie puszczam słów na wiatr. Tylko jeśli mówię, że coś zrobię, to raczej staram się to robić, jeśli nie ma przeciwwskazań. A tu jakie mogłyby być, kochani moi drodzy, przeciwwskazania, żeby szklarni nie wybudować dwóch? Niech już będzie tak, o. Niech już będzie... Dobra, nie wiem, czy jest idealnie, czy... O Jezu, w szklarnię wlazłem. No i co teraz mam zrobić? Ale widzowie, nabroiłem. Ale nabroiłem. Czekajcie, czy Escape mi coś tu pomoże? Chyba nie bardzo. Uhuhu. To wiecie co? No niestety jest mały problem. Tylko w której teraz jestem? W tej jestem. No przykro, jesteśmy w plecy, 700 euro, widzowie. No co ja wam powiem? Jesteśmy 700 euro w plecy, bo wlazłem do szklarni. Znaczy, wlazłem nie włażąc, tak naprawdę, nie? Bo wyjść normalnie bym z nią wyszedł, ale się gdzieś tam... No dobra, oczywiście będę musiał wodą napełnić, wiecie, takie sprawy techniczne, no ale to wiecie, że już to już, moi drodzy, wiecie, że zrobię pewnie tradycyjnie poza odcinkiem. Tu może ta jedna szklarnia, a dobra. Jest w miarę równo? Z tym mam trochę problem, tu mi też czasem jakichś linii pomocniczych brakuje, wolałbym, żeby były równo. Ale są równo, wyszły równo. No tu akurat ta szklarnia tak się wkomponowała w tą górkę, ale myślę, że nie jest źle, tu jedynie ten pieniek będzie nam przeszkadzał i to... Ten niekoniecznie, ale... Znaczy, ten będzie też nam przeszkadzał. Kurde, bo tu będziemy z wodą jeździć. Ale co mam teraz zrobić, widzowie? Wiecie co? No... Czekajcie. Jeśli jest błąd gry, no to mogę nadużyć troszeczkę. O. Jeżeli ja nie mogę tego usunąć w ludzki sposób, widzicie, bo tu się coś zbagowało, no to trudno. Usunę to ułatwiając sobie, aczkolwiek jestem tego zawsze... przeciwnikiem. Dobrze, no wiecie co, że te szklarnie nieźle wyglądają. Tak idą, tu się górka zaczyna, tylko tu pewnie będzie ciężko tym Ursusem podjechać. A z tej strony chyba... No dobra, no to tu się jeszcze zastanowię, czy sobie kawałka jakoś nie wygładzić, żeby jakoś łatwiej było jeździć. No i co? To by było chyba tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Ja mam co do tych bel. Nie będę ich, słuchajcie, sam zbierał, nie będę ich sam sprzedawał. Po prostu, znaczy może inaczej. Pozbieram je na jedną kupkę, na przykład tutaj, bo jest blisko. Wyładuję je i w następnym odcinku po prostu zaczniemy odcinek od tego, że będę bele normalnie, kulturalnie sprzedawał razem z wami. Tak się umówmy, będzie lepiej, bo po co te zbieranie wam pokazywać? Po prostu pozbieram. Oczywiście lawetą, żeby było jasność. Druga rzecz, mój plan to tutaj dokosić tą trawę i ewentualnie wjechać mulczerem, poprawić jakieś rzeczy, gdzie coś tam nie trybi, tak jak tutaj, czy... No po prostu będę kosił i chcę to wszystko tu wykosić. I teraz wiadomo, że w pierwszej kolejności będę chciał nakarmić owce tą trawą, ale możliwe, że zrobię znowuż podobną sytuację jak po przeciwnej stronie, czyli bele. Czyli wtedy może w następnym odcinku odczekamy tą jeszcze dobę i te bele sprzedamy już konkretnie, albo na dwie raty sprzedamy. Nie wiem, zobaczymy, to się ustali. Czy mam jakieś pomysły na kolejne odcinki? No ty, drogi widzu, możesz powiedzieć, co sądzisz o tej górce. Jak dla mnie opcją idealną byłoby właśnie tutaj posadzenie drzew i potem wycinka tych drzew do tartaku, bo moim celem na pewno jest to, żeby tartak na full zapełnić drewnem, żeby mieć już święty spokój, żeby się nie martwić, że trzeba tego drewna dowozić. W ogóle zobaczmy, czy tutaj się coś, bo my tu nie zaglądaliśmy, widzowie, w ogóle my to sobie zajrzyjmy do naszych fabryk, bo wiecie, ja tu jestem, że tak powiem, kozak. Dobra, drewno do cieśli dostarczyłem na full. Zeszło raptem 500 litrów, ale desek cieśla również ma
na full, czyli z desek też produkuje, Mebli mamy 500 litrów, czyli w sumie jeszcze mebli nie mamy. Dobra. Jak to wygląda z naszymi tutaj... A, bo dwie wybudowaliśmy, to widzicie, trzeba włączyć. Zmień tryb produkcji, przechowywanie. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy tu po prostu w tych dwóch na próbę, zobaczymy jakie to będzie miało koszta, tylko w tych dwóch nowych, pójść po prostu trochę na łatwiznę i zrobić auto, bo ja zresztą wam mówiłem, że planuję, tylko nie chcę robić we wszystkich póki co, a tylko w tych dwóch nowych. Powiecie co, troszkę na dłuższą metę. O, tutaj mamy mało drewna. Dobra, czyli tutaj będzie trzeba drewno nas wozić, widzicie? I też wyłączyłem sprzedaż tych wiórów, wolę z wami te wióry sprzedać, żebyście widzieli po prostu, jak mi kasa przybywa i z czego, a nie, że tam, wiecie. Ja tam wolę wam wszystko w przejrzysty sposób pokazać. Także tutaj też pozbieram, pokoszę, owieczki nasze nakarmimy. No i co? Pewnie kolejny odcinek to będzie właśnie też związany z wełną, bo już ta wełna powinna się jakoś tam produkować. A więc wtedy, moi drodzy, co zrobimy? No, pomyślę z tą fabryką tych ciuchów i pomyślę, czy gdzieś tutaj może jej nie walnąć. Tak jak są tutaj te drzewa byłyby też do wycinki, to może tutaj walnąć, a tam naprzeciwko tego zrobić jakieś pole. A może, no nie wiem, zobaczymy. Na razie wiecie co, nie planuję. Ale drogi widzu, możesz dać znać w komentarzach, jak ci się podobają te moje pastwiska dla owieczek. Jak ci się podobają moje szklarnie, ogólnie jak ci się podoba. No cieśla to nie mów, jak ci się podoba, bo wiem, że ci się nie podoba, bo mi się też nie podoba. Drogi widzu, cieśla jest okropna. Cieśle trzeba po prostu dwie wybudować, bo widać, że one mało tych mebli produkują. To musi być w jakiś inny sposób tutaj po prostu też zbudowane. Może odwrotnie, może... No zobaczymy. To nie chodzi jakby o wygląd, tylko o funkcjonalność. Także zobaczymy. Także ja się biorę do zbierania beli. Wszystkie, tak jak mówię, zrzucę je, słuchajcie, tutaj z tej jak najbliżej się da, żeby tylko na odcinku podjeżdżać i sprzedawać. Przypuszczam, kurczę, że tu z 4-5 takich przyczep spokojnie będzie. Wody na szczęście nie muszę uzupełniać. Drewna nie będę bez was raczej uzupełniał, bo po co będę tu wycinał. Natomiast mulcherem tu poprzejeżdżam i wykoszę tą całą górkę. To są moje plany, oczywiście widzowie, poza odcinkiem. Co to tutaj, jakaś bela dziwna mała się. No to idziemy z nią do tartaku, żeby tym akcentem właśnie fajnym skończyć, bo bym już się, widzicie, na beli tutaj zawiesił. Także te rzeczy myślę, że zrobię poza odcinkiem, a my w następnym odcinku będziemy chcieli się skupić na pewno na fabryce ubrań oraz nasadzeniu drzew, bo wiecie, drzewa rosną gdzieś 3 lata. 3 lata rosną drzewa, ażeby tak fajne urosły, które nadają się do wycinki. 3 lata to jest bardzo dużo, więc myślę, że tutaj no, warto to zrobić jak najszybciej, nie? Żeby one sobie rosły, bo wiadomo, to jest też inwestycjonalne na przyszłość. Także z pewnością, moi drodzy, w następnym odcinku będzie też inwestycja sprzęt, a jeszcze obiecałem, że to zrobimy, więc zrobimy to, moi drodzy, na koniec, bo jeszcze troszkę tej kaski mamy. Jakie decyzje podejmuję, moi drodzy? Decyzje są takie. Posiadane przedmioty. Wzbogaciliśmy się dzisiaj raptem o cysternę i o lawetę, ale to nie wszystko, o co się dziś wzbogacimy. Bo wiecie co? My tej kasy wcale tak dużo nie mamy. Myślę, że powinniśmy się wzbogacić o przyczepę samozbierającą. I myślę, że powinniśmy się wzbogacić o prasę, żeby ta prasa, bo ona będzie nam tak czy siak potrzebna. I jeszcze możemy się o coś wzbogacić. Możemy się wzbogacić o traktor, już chyba nie. Za 91 tysięcy. Ale czy my chcemy tak... Wiecie co, widzowie, ale czy my chcemy na pewno tego traktora, który ma 175 koni? Czy nie chcielibyśmy jakiegoś mocniejszego? No właśnie, mi się wydaje, że będziemy chcieli mocniejszego traktorka. To mogę wam śmiało powiedzieć, bo ten miał być lepszy od Ursusa, ale myślę, że możemy wynająć mocniejszy, który nam się... Nie. Tylko czekajcie, teraz to ja zamiast wstecz, to bym zrobił wzwróć. Natomiast ten man nam się też będzie przydawał. On tam 125 tysięcy. Proszę bardzo, wykup. Czyli mamy 119, czyli wcale wiele się nie wzbogaciliśmy. Znaczy, wzbogaciliśmy się o sprzęcior, ale to już jest nasz sprzęcior.
Ja bym się tu w ogóle musiał zastanawiać, jak parkować te maszyny, bo na razie tak brzydko je parkuję. A tutaj już chciałbym, żeby też troszkę porządku było. No to chyba tyle w tym odcinku, drogi widzu. Jeszcze raz gorąca prośba. Zostaw proszę komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów łapkę w górę. No i pomóż mi dobić 10 tysięcy subów. Jak najszybciej, bo do lata chciałbym wbić te 10 koła. W końcu trzeba się rozwijać. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się. Życzę Ci wspaniałego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek mnie oglądasz. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.